A w szczególności prezesa, który miał czy idzie po Pepsi. Pozdrawiam też operatora, który musi wypić więcej Pepsi, aby móc dobrze operować kamerą. No i z niecierpliwością wszyscy czekamy na pierwszy wykład, który wygłosi. Tak, jeszcze chciałem standardowo pozdrowić mu. Mam nadzieję, że jestem jeszcze prezesem. Do jutra. Wszyscy życzliwi dla siebie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Rodzina 20. Ogłaszam otwarcie 25. seminarium pracownika metrymetrowego. Chciałbym króciutko powiedzieć o paru rzeczach związanych z porządkiem dnia, jak i nas tutaj, porządkiem wykładów, obrad między innymi. Jutro będzie dane zgromadzenie pracowni, którego wybierzemy władzę, to jutro. Parę uwag porządkowych oczywiście też. No, powiem tak, w dniu dzisiejszym program raczej taki bardzo luźny. Mamy oto wieczorek zapoznawczy, będziemy się na chwilę zapoznawać przy kaworkach. Także myślę, że dla wszystkich starczy po jednym takim. No, jak się zapoznamy, to się będziemy dalej zapoznawać do odpowiednich godzin nocnych. Przewidziałem to w planie i wyjątkowo jutro po raz pierwszy w historii seminariów wstajemy trochę później, o godzinę później. Nie jest to żadna zmiana czasu, po prostu od 10 zaczynamy wykłady i pierwszym prelegentem będzie Radosław Polewski, który powie o średniej, która jest średniej nierówna i będzie to taka praktyczna inauguracja seminariów. Następnie dr Wojciech Prych powie o ciemnej masie, po czym będziemy mieli 30 minut na ogarnięcie tego wszystkiego. W myśl punktu 5 regulaminu korzystania z pokoi gościnnych Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Punkt 5. Doba zaczyna się i kończy o godzinie 14. 00. 00. Kropka. No więc cóż, zacznę może ja i pójdziemy w kierunku ruchu wskazówek zegara. Nie. Tak. Jestem często w żołądek. I co jeszcze? Prezes pracowników refilatorów. Zajmuję się analizą danych przychodzących z kamer wideo, obrazów fotograficznych, pisaniem oprogramowania. Konstruowaniem różnego typu sprzętu. Także. Ulubiony kolor? Ulubione zwierzątko? Ulubione zwierzątko, kot. Więcej pewnie zobaczycie na żywo. Ja to się zawsze zastanawiam, co ja tu robię. Studiujesz. Wśród tych młodych ludzi. Mirosław Krasnowski prowadzi stację wideo w Poznaniu. Od jakiegoś czasu. 2004. 2004. 5 lat.
buduje stację pomorza martwego, jeśli tylko. Maciej Maciejski. Liceum niestety skończyłem. Mam prowadzić stację w pełni. Mam kamerę, mam obiektyw i mam zamiar się dowiedzieć tutaj, jak to podłączyć. I mam dwa koty. O, właśnie. Radek Poleski. Jestem koordynatorem do spraw obserwacji teleskopowych. Ostatnio przygotowanie numer cyrkularza. Jestem redaktorem. Prawie to zauważone. Na co dzień studiuję astronomię w Obserwatorium Astronomicznym UW na 5 roku. Meteory obserwuję tylko, jak obserwuję też inne rzeczy przy okazji. Nie mam warunków, proszę. Musisz albo jeździć do astronika. Ja się nazywam Ewa Zegle. Kiedyś przyjmowałam wizualnie. Potem byłam prezesem sekcji wizualnej. A teraz jestem znowu korektorką plaża. I to tyle. Nie mam w ogóle do spodzianek. Ja nazywam się Kamil. Mieszkam... Pracuję tutaj i mieszkam tutaj. To jest a propos osób, które nie wychodzą z zamku. Wychodziłem ostatnio z zamku wczoraj, ale niedaleko. A poprzednio wychodziłem we wtorek. Nie był to dobry pomysł. Nie był to dobry pomysł. Nie był to dobry pomysł. Uciekłem w środek. Już tylko ja zostałem, jak widać, bawię się głównie wideo. I koordynuję polską częścią, znaczy częścią wideo polskiej sieci politowej. No, oprócz tego próbuję zrobić doktorat, ale meteory zajmują troszkę za dużo czasu. Za dużo też. Ulubiony kolor czarny. Ulubiony zwierzaczek koty. Jestem persofonikiem. Meteorofilem. Meteoropatą. Meteorotrójczym. Wyczuwa to rojem. Po której są właśnie można kupić takie samoróbki. Porządkujące. Taka jednostka, znaczy bardziej skrót czasem funkcjonalna na zachodzie RPM na obroty, na minutę. Z tym samym to 2400, nie wiem na ile to zbudzenie, ale to... Nie, to trzeba zapisać też w nowym filmie. Tu jest teleskop, a stąd sterujemy, nie? Jak jest... To jest ten nasz, tak? Tak, to jest ten nasz. Jak jest awaria, to stąd sił trzeba biegać. Czasami wiele razy. Ale czemu on jest tak wyżej podnieśmy? Bo to gdzieś po schodkach jeszcze trzeba... Tak, tam taka spiralka, ten... grzeje się na dole trochę, tam jest elektroniki. Ej, no popatrz. A będzie coraz więcej. Grzeje się, więc żeby wyżej. Też wiatr tutaj przy ziemi, tam jest z Karpat z tamtej strony. To wieje przy ziemi. Każdy metr w górę to lepiej. Fale elektromaśnowej. Emitowanej przez kełkę. Bo to kełka z mafią podobna. O, to jest wektor. Obrotu kota. Wektor zagięty. I pamiętaj, koty zakrzywiają wektory. Inne rzeczy, które tam oświecą i bardzo widzę, to są takie mniejsze niż planety, czyli planetoidy na przykład. Tu takie mamy zdjęcie planetoidy Lida, bardzo fajne. Okazało się, że ma księżyc, jeszcze mniejszy kawałek, po niej sobie na orbicie porusza się. To co rozumiem, wy tutaj obserwujecie, to są jeszcze pewniejsze ciała, takie meteory, które, czy tam meteoroidy, których nie widać w ogóle, nie zderzą się za atmosferą Ziemi. Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Coś do pokrzepienia. Dziękuję bardzo. A, to takie mocno krzepiące widzę. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo miło. Bardzo miło mi rozpocząć. To, co się działo przez ten rok w stronie obserwacji, to w końcu ukazała się baza, polska baza obserwacji teleskopowych, ukazała się w UGN-ie. W końcu, kiedy były plany, żeby to planet
wydrukować, ale nie przyjęli. No tak, do tego to co robiłem, to pracowałem trochę w zarządzie. Właśnie załatwiałem pozwolenie na wejście nasze na czas seminarium PFN i obozu PKIM do Ostrowika. No robiłem trochę innych rzeczy tutaj też, nie wiem, pomagałem przy organizacji tego seminarium tutaj. I to by było najlepsze. Kompiutele, zapalić halo PKIM. Już wystarczy, pójdziesz w pracę. Jest 600. Próbowali wypłacić i większość z nich jest taka normalna. Mądrości łatwo masy obiektów, którymi mamy do czynienia, spotykamy się w kosmosie.